Witajcie, drodzy kochani, jako że nadchodzą powoli święta i będzie dużo ludzi przemieszczało się samochodami do swojej rodziny, będzie jechało na wieś czy do innych krajów ewentualnie, to ja zachęcam Was do zakupu Aronitu. Taki Aronit możecie zainstalować na przykład travel w samochodzie, dzięki czemu poprawi jakość jazdy, komfort jazdy. Serdecznie go proponuję dla ludzi, którzy są profesjonalnymi kierowcami, którzy mają dalekie trasy, czy to w Niemczech, w Holandii, czy ewentualnie w Anglii, żeby nie czuć się tak zmęczonym, żeby nie czuć się tak znużonym trasą. Po prostu proponuję ten odpromiennik, drodzy kochani, który instalujecie pod siedzeniem kierowcy, dzięki czemu jest większy komfort jazdy, nie ma takiego zmęczenia. Właśnie ten odpromiennik, drodzy kochani, ja Wam tutaj polecam. Pod YouTube'em będzie link, gdzie możecie taki odpromiennik zakupić, jak również dla osób, które zajmują się jedzeniem wysokowibracyjnym, polecam podkładkę, właśnie tą podkładkę Aronit Super Human. Ta podkładka, kładąc wodę na niej, się harmonizuje na wysoką energię, dzięki czemu pijemy wodę, która jest energetyzowana, która ma wysokie bobisy. Nie mamy po takiej wodzie depresji. Zaznaczam, że woda, która ma niskie energie, niskie bobisy, jest naenergetyzowana niskimi energiami. Wówczas po wypiciu takiej wody, czy ewentualnie soku, czy ewentualnie Coca-Coli, która jest na niskich wibracjach, możecie poczuć się, mieć depresję. Sekret szczęścia pochodzi w tym, że jedzenie lub woda, którą spożywamy, ma wysokie bobisy, ma wysokie energie. Tak samo jak wcześniej wspominałem, czy to czaroid, czy to mołdawit, czy to opal somalijski, te kamienie podwyższają nam, drodzy kochani, wibracje. Dlatego właśnie polecam Wam podkładkę, ponieważ ona podwyższa wibracje wody, soku, warzyw, które kładziecie na takiej podkładce. Także jeszcze raz zapraszam Was na link pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić Aronit mineralny, bardzo zdrowy, jak również podkładkę, która harmonizuje struktury wody i jest bardzo zdrowa. I od Ciebie się żegnam. Pozdrawiam serdecznie i do widzenia.